szanowni państwa radny i otwieram 31. nadzwyczajne posiedzenie sesji Rady Gminy zwołane na zlecenie pana wójta. Jest jeden temat. Zaraz ustosunkujemy się do niego. Witam pana wójta, witam panią skarbnik, witam media. Pytanie, otrzymali państwo porządek, tak? Tak. Czy są uwagi co do porządku obrad? Nie ma. Nie widzę, a więc pozwolicie, że tu pan wójt wprowadzi, dlaczego nadzwyczajne, a ja otworzę 31. nadzwyczajne posiedzenie. Witam, witam bardzo serdecznie. Pozwolicie, że przegłosujemy porządek obrad. Kto jest za przyjęciem porządku obrad, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Szanowni państwo, pozwolicie, że Waldku, bo jest z tego, co mi wiadomo, w tej chwili 12 radnych, nie ma 12, Bożenka jest w szpitalu, bo ja z nią rozmawiałem, bo ona jakieś tam operacje w Łodzi, a nie wiem, co się dzieje z Wasilewskim i z panem Cieślakiem, a więc podejmowana uchwała będzie prawomocna. Proszę pana wójta o wprowadzenie nas w ten temat. No, dziękuję, proszę państwa. Przepraszam, że to tak wynika, ale tutaj na prośbę pani skarbnik, ja oddam zaraz głos pani skarbnik. Natomiast patrząc z punktu widzenia, nie ma dużo tych spraw, ale to są sprawy tak nagrzące, które nie mogą czekać. Ja jeszcze państwu powiem, ale to już później w sprawach różnych będę chciał troszkę omówić sprawy związane z właśnie między innymi związkami, które żeśmy złożyli i które już na dzień dzisiejszy mamy podpisane umowy, czyli usługi dla ludności i proszę państwa odnawialne źródła energii, ale o tym państwu powiem w sprawach różnych. Nie będę już tutaj tego porządku zmieniał, bo państwo żeście przyjęli. Oddaję głos pani skarbnik. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, na Komisji Oświaty staram się tutaj przybliżyć części Rady po prostu sprawę. Teraz powiem już tak, jeszcze raz powtórzę to, co już niektórzy są zapoznani. Mieliśmy odbytą w roku ubiegłym kontrolę skarbową inspektora z Łodzi w zakresie prawidłowości gospodarowania środkami publicznymi obejmującymi część oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej w 2013 roku. W wyniku tej kontroli doszło do wskazania zawyżenia liczby uczniów w dwóch placówkach, no i do zwrotu po prostu części otrzymanej subwencji. Jest to kwota 81 752 zł. W wyniku po prostu otrzymanego pisma z dnia 30 maja termin pismo wpłynęło do urzędu 5 czerwca. Decyzja ministra rozwoju i finansów Rzeczpospolitej Polski. Środki należy zwrócić w ciągu 14 dni do Narodowego Banku Polskiego, Departament Finansów Samorządu Terytorialnego, czyli trzeba ustanowić plan na paragraf 294, co by po prostu było zgodnie z zasadą o finansach publicznych, no i konieczna była po prostu konieczność zwołania dzisiejszej sesji. Czyli paragraf 294 to jest zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie o kwotę 81 752 zł. Dopowiem tylko, że sprawa dotyczy dwóch placówek, przedszkola samorządowego w Piłowie oraz szkoły podstawowej w Brzozowie.
Czy są jakieś pytania, czy mogę przejść do projektu? Może ja jeszcze chciałbym uzupełnić. Proszę Państwa, patrząc z punktu widzenia tego tematu, o którym teraz Pani Skarbnik mówi, tu zmiany w podjęcie tej uchwały odnośnie zmieniającej uchwałę budżetową, to proszę Państwa, chciałbym Państwa też poinformować, że wydawało się, że takie orzeczenia, bo to było omówione też na komisji oświaty, ten temat był szeroko omawiany i wydawało się tutaj dyrektorom, że orzeczenie, które jest jakby przez rodziców przyrzekane, że przyniosą, okazuje się, że pół roku mija, dyrektor musi się dopominać takiego orzeczenia się nie przynosi, rodzic ma obowiązek, a nauczyciel wprowadza to do planów. Plany są takie, jakie są, czyli proszę Państwa, ktoś wyłapał, że to może być taka sytuacja, że wiele samorządów nie pilnuje, może to tak trzeba powiedzieć, bo ja się okazuję tutaj w powiecie sołaczowskim były kontrole i też i w samym starostwie i też się okazało, że tam było dużo, dużo więcej tych tak zwanych brak orzeczenia lekarskiego, które były niedostarczone na czas. Ja uważam, że to jest też dobra wola i trochę podejście dyrektorów. Ja to przestrzegałem dyrektorów, że może się tak stać, że nigdy nie można bazować na tym, że rodzic powie, że dziecko jest niepełnosprawne i takie orzeczenie przyniesie. Okazuje się, że dwa takie orzeczenia nie wpłynęły. Najwyższa Izba Kontroli, reasumując, będąc tutaj na kontroli u nas, no wyłapała te orzeczenia. Tu jeszcze dyrektor Andrzej Grabarek to uratował sytuację, bo mógł mieć tak samo jak i przedszkole. Od półrocza miał, mama od półrocza postarała się takie orzeczenie. I tutaj trzeba bardzo pilnować i zwracać na to uwagę, bo to proszę Państwa chodzi o duże pieniądze, które są w ręcach tak zwanego przekazywania na subwencji, a później się okazuje, że po kontroli te pieniądze musimy oddać, bo to jest nadużycie, nie ma dokumentu, bo to jest tylko brak dokumentu orzeczenia. I to ja tutaj dyrektorom mówiłem, że zwracajcie na to uwagę, ale proszę Państwa, dyrektorka Agnieszka zawierzyła, że takie orzeczenie rodzic przyniesie. Rodzic nie przyniósł takiego orzeczenia. Nie przyjął do pół roku upomnienie, po pół roku miał być przyniesiony. W wypadku Grabarka okazało się, że od drugiego półrocza takie orzeczenie było. Orzeczenie musi być dniem rozpoczęcia roku szkolnego. No, taki jest przykaz i takie są jakby zasady. I tutaj Najwyższa Izba Kontroli wyłapała i my musimy tą subwencję oddać. Dobrze, że to jest 80 tysięcy, a nie 700, 600, jak w wypadku innych gmin, to jest nawet po, proszę Państwa, po 250 tysięcy, a w wypadku starostwa miliony wchodzą brakuje. No. Także to są, proszę Państwa, takie przypadki. No, pierwszy raz się to zdarzyło za mojej bytności, ale wiem, że w innych gminach już takie przypadki miały miejsce. To tyle. Ja tylko dopowiem jeszcze może, co Pan Wójt powiedział, że te dokumenty, które konieczne by były, żeby dyrektor posiadał, a ich nie posiadał, są tak jak wszędzie wymagane na dany dzień sprawozdania. Czyli to sprawozdanie, o którym mówimy, czyli system informacji oświatowej, przedkładane jest na dzień 1 września, 30 września, później tam jest 10 października, więc na dzień dany okresu sprawozdawczego powinno być ono właściwe. No, sytuacja wyglądała w inny sposób. Mamy teraz decyzję właśnie ministra rozwoju finansów, tak jak już wcześniej powiedziałam. No i musimy do dzisiaj oddać środki. Otwieram dyskusję. No to sobie to wiemy, czy jest to dziecko, a nie to nie wiemy, czy jest to dziecko. A to nie ma znaczenia. Ja mam takie pytanie. No proszę, proszę, przewodniczący radny wyższy.
przecież dyrektorzy dokładnie wiedzieli, że takie zaświadczenie, czy oświadczenie lekarskie musi być. Ja przyjmując takie dziecko, żeby dostać tą subwencję. Po prostu nie przyjmuję, dokąd nie będzie takiego zaświadczenia lekarskiego, by rodzic się postawił. Nie zgłaszam, nie przyjmuję, ale nie zgłaszam. No. To znaczy, panie, sprawozdanie nie pokazuje. To znaczy, wygląda sytuacja tak, że dziecko przyjmuje, bo dyrektor, jeżeli spełnia kryteria, to ma obowiązek, tylko że załóżmy tak, wykazuje go w wadze ogólnej dzieci, które po prostu nie, z dziećmi, którymi nie mają żadnych dysfunkcji, bo te dwa przypadki dotyczą dzieci, które mają, miały dysfunkcję. W jednym przypadku to w przedszkolu to był autyzm, podejrzę, a w drugim to było jakieś inne tam... niepełnosprawność. Niepełnosprawność, jakaś dysfunkcja po prostu inna. I po prostu tak, w tym sprawozdaniu wszystkie dzieci są w jednej paczce, a dzieci, które mają jakieś dysfunkcje, jakieś sprężenia i tak dalej, wykazywane są osobowo w dalszej części tego sprawozdania. I po prostu na dzień nieposiadanego dokumentu w danej tam odpowiedniej części tego sprawozdania to dziecko nie powinno być wykazywane. Powinno być wykazywane w części ogólnej, czyli w tej subwencji tylko podstawowej. I tyle. No ale moim zdaniem to jest świadomość dyrektora, że nie wpisuje się i koniec. I nie bierze się tych pieniędzy. To nie było tej świadomości, że trzeba oddać później. Jeszcze taka uwaga. Ale naciskają. Tu jest taka uwaga, bo w przedszkolu to dziecko może być pierwszy rok, zaczęło chodzić do przedszkola. Ale w Brzozowie ta dziewczynka już była teraz w trzeciej klasie. To jest już od zerówki, 4 lata. I pytam, czy nie było wcześniej tych zaświadczeń? Poszło tak. Na pewno nie było. Musiało nie być. Musiało nie być. Od 5 lat kontrola z kontrolą. Uda się, nie dobrze, a nie uda się, to gmina odda. No tak jest podejście. No bo tu przedszkola, no to przyszło pierwsze roki, to rozumiem. Ale tu już dziecko teraz by do 4 klasy i powinno zdać. Dyrektorzy mieli świadomość, że jak będzie kontrola, będzie problem. Oczywiście, pieniądze wziąć, gmina odda. Nie wiem, brać pieniądze, a później jakoś to będzie. Nie jest, że nie będzie. Jak kontrolują inne lata, to będzie znowu to samo. Bo jest tak, jakoś te pieniądze się tam rozeszły, te subwencje przyszły, a teraz musimy oddać. Teraz musimy zebrać, kupkę i zebrać. No. Ja mam pytanie, czy to jest równa wartość, czy tam jakiś procent jeszcze doliczony jest za to? Nie, to jest bez żadnych odsetek, to jest zgodnie, Panie Bartosiak się zgłasza. Mi się wydaje, że od lat powtarzamy, że zatrudniamy tylko najlepszych. W oświacie dużo na tą szkołę kładziemy, wyjmujemy z tego budżetu już wszystkie pieniądze, jakie tylko możemy. Pan wójt wiecznie nam powtarza. Ja w tej komisji to już się nasłuchałam tej oświacie tyle, ale zaskakuje mnie jeden fakt. Kontrola NIK-u była... Kontrola NIK-u, tylko kontrola skarbowa. Kontrola urzędu. Dobrze, panie Mieszka. Powtarza się. Zwana policja skarbowa. Policja skarbowa. No właśnie. 3 razy byli pójść po Chodzi o to, że... Pani Agnieszka mówi, że poinformowana została Komisja Oświaty i wdrożona, rozmawiała o tym. Pani Agnieszko, ja nie pamiętam, jaki to był termin tej kontroli, ale... wielkim oburzeniem na terenie Iłowa było, kiedy... Ja wyjątkowo słucham, co mówi pan wójt. Nie wiem dlaczego, może dlatego, że to mój sąsiad, może dlatego, że z szacunku do władzy. Ja słucham pana wójta. Pan wójt na jednym z posiedzeń powiedział, że no niestety na moje pytanie, jak przebiegła kontrola na terenie naszej gminy, pan wójt powiedział otwarcie, mamy do oddania 80 tysięcy
I mało kto z tego słyszał. Po jakimś czasie na Iłowie wybuchła wielka informacja, jak to Bartosiakowa o tym wie. Nie, to nie tylko Bartosiakowa wiedziała. Ja tylko słucham i rozmawiam tu, nie jestem z klientami, bo to nie jest ich sprawa i ich zakłócanie głów, bo ja tam mam inne problemy z typu zawodowego. To był pierwszy fakt. Zastanawiało mnie, jak to jest możliwe, że zatrudniamy aż tak wykwalifikowanych na stanowisku dyrektorów i dopuścili się do takiej... Rok ma 360 dni. Jeżeli pan Grabarek, nie wiem, może namową, może chodzeniem za tym rodzicem, udało mu się po prostu wyegzekwować po pół roku. Tutaj w przedszkolu słyszę, że to trwało cały rok i to jest na pewno dużo większa suma w podziale na te dwie szkoły. Że to Rada staje teraz przed takim dylematem, że to Rada musi jak gdyby obronić tych dyrektorów. Dlaczego sami nie powiedzieli zdania na ten temat? Nie powinni wylecieć ze stanowiska za to. Tak. Moim zdaniem jest to, nadużycie, nie boję się tego słowa powiedzieć, bo jest to nadużycie własnych kompetencji. Czy przeoczenie? No kurczę, teraz nic nie ma, nie nazywa się przeoczeniem. Słuchajcie, zawierzenie, bo ja zdaję sobie sprawę, że na spotkaniach z dyrektorami omawiamy te tematy i bardzo często, żeśmy na te tematy zwracali uwagę, bo proszę Państwa, to nie pierwszy raz w innych gminach już takie coś się zdarzyło. Już były takie przypadki, ale u nas nigdy tego nie miało miejsca. Natomiast teraz to, co mówi tutaj szanowna radna, że tu było zawierzenie to po pierwsze, a po drugie niekonsekwencja wyciągnięcia tego dokumentu w ciągu miesiąca. Bo gdyby w ciągu miesiąca i by było... Ten rodzic jest tu, z miejsca, tu, na miejscu mieszka. Czy to było tak ciężko? No jedź, codziennie mu jeść, do poradni, ale mobilni są rodzice. Tam się dusi, że albo dajcie, albo ja to dziecko zdejmuję z tej wagi, no bo to w sprawozdaniu zostało wykazane dopiero po jakby skonsumowaniu tych pieniędzy. No ja ale bym sobie musiał tego nie być, bójcie, bo to 4 lata. Uważam, że tam jest, to inwalidztwo jest widoczne, to dziecko jest na wózku, znam to dziecko i uważam, że powinno być w pierwszym roku, że doświadczenie powinno być w pierwszym roku. Ale właśnie, a dlaczego? Ale jest sprawa tego rodzaju, że są rodzice, którzy nie chcą tego, nie chcą uznać swojego dziecka za chore. To jest tak. No, no ale, i nie możemy zmusić, ale możemy autyzm jest, a poza tym jest jeszcze inna strona tego medalu, że każda niepełnosprawność jest jak gdyby inną niepełnosprawnością, inaczej wykazywana finansowo. Więc autyzm wynosi 50, nie wiem, 5 tysięcy na rok. Ta niepełnosprawność brzozowa być może 30. 70, nie. No to 70, więc każda niepełnosprawność. Ja tylko jeszcze dopowiem taką rzecz, przysłuchując się tym wszystkim Państwa wypowiedziom. Tutaj zgodzę się do Pani Eleni Bartosiak, że uważnie słucha Pana Wójta i chwała i cieszę się bardzo, bo nie lubię tego, jak po prostu nieraz o pewnych rzeczach mówię, czy ja, czy wójt mówimy i tak jak ostatnio na ostatniej sesji, no akurat nie ma Marcina, że się nie słucha. Właśnie nauczmy się siebie słuchać to, co się mówi, bo później wychodzą wiele nieporozumień, bo tak, są dyskusje, dyskutuje się, a nie słucha się, co kto chce powiedzieć istotnego. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, tutaj też mogę się podzielić z panią Mikołajczyk, że w społeczeństwie panuje taka świadomość rodzica, matki, ojca, że po prostu nie chce się pogodzić z taką dysfunkcją dziecka. To, że dzieci mają dysfunkcje różne, czy to jest autyzm, czy jakieś inne dolegliwość, zaburzenia sprężone i tak dalej, to również, tak jak pani Renia powiedziała, są wykazywane w różnych częściach tego sprawozdania. Tak, tylko że pani Agnieszko, no jak może się rodzic nie pogodzić na przykład z niepełnosprawnością, kiedy dziecko jeździ na wózku? No bo autyzm to jest choroba rozwojowa, ona potrzebuje wnikliwych badań i naprawdę współpracy rodzic, psycholog bądź inny lekarz. To ja rozumiem, bo autyzm nie czasami wychodzi w wieku 2-3 lat, a czasami w 5-7, bo to jest taka choroba rozwojowa.
to no mogę to zrozumieć, ale, błędem było, panie wójcie, w ogóle wpisanie tych dzieci na listę, że nauczyciel stał się w tej chwili, dyrektor stał się w tej chwili lekarzem, orzecznikiem. I wtedy wziął na swoje barki, na swoje plecy aż tak wielką odpowiedzialność. No i cóż, no tak naprawdę to nie dyrektor będzie miał obniżoną pensję, czy zabraną nagrodę, czy wpis do dokumentów, tylko tak naprawdę rada na niekorzyść społeczeństwa, bo wybiegając w przyszłość mamy zaplanowane inwestycje, a 80 tysięcy to nie jest takie, że pan wójt no, znajdzie sobie w kieszeni i ma. To znaczy, jeśli państwu mogę powiedzieć tylko jedno, zgadzam się akurat z tym wszystkim. Ja tylko pani, która kontrolowała, powiedziała, że to będzie w przyszłym roku dopiero ten zwrot. No proszę państwa, ja mówię, 2 lata będą czekać na zwrot. Ja nie wierzyłem do końca i to się okazało, że to przyszło już w połowie roku tego, po kontroli. No trochę więcej jak pół roku wcześniej i to jest oczywiste. Ja tylko troszkę tak sobie nie zdawałem sprawy, że na przykład może to się okazać, że ten zwrot nastąpi od razu od ręki. Bo pani tu zaczęła tak ładnie mówić, że nie martwcie się, bo to będzie zwrot za 1,5 roku, bo to całe postępowanie. Jakie postępowanie? To jest tak proste jak drog, bo albo masz dokumenty, albo tych dokumentów nie masz. I się okazało, że proszę państwa przychodzi i to jeszcze w ciągu 14 dni. Wiecie, jak się stawia samorząd przed jakim dylematem? No przecież trzeba znaleźć te pieniądze. To nie jest. I macie tutaj rację. Ja jak zobaczyłem, to też nie. Ja liczyłem, że to będzie późna jesień, ewentualnie początek roku, gdzie zaplanujemy sobie jakieś pieniądze na ten zwrot w oświacie. Oczywiście tu powinna być pani Ania, bo ona jest tutaj tym płatnikiem i praktycznie tych zobowiązań, bo to subwencja, to niby to jest, przychodzi na rada się z tego rozlicza, natomiast no nie do końca, no nie do końca, bo subwencja przychodzi z zewnątrz i to jednostka administracyjna, jakim jest zespół, tam to pilotuje i tam powinny się znaleźć te pieniądze. Ja tu się nie zgadzałem z panem skarbnik, tamtych pieniędzy powinniśmy wygospodarować, ale tamtych pieniędzy nie ma, bo tam jest wszystko na tych. To jest jedno, bo, a drugie, to proszę państwa, teraz przy tej tak zwanej reformie nie wiadomo jeszcze, jakie koszty będą związane z tą całą reformą. Można się na pewno nie będzie mniej, tylko będzie więcej, a subwencji będzie mniej. O, tak. Ale więcej na przedszkole. Mogę coś zapytać? Ale jeszcze pani skarbnik. Jeszcze tylko dopowiem tutaj do tego tematu, który zaczęła też pani Renia. Szanowni państwo, zgodzę się tutaj też z panią radną, że czemu to ma rada odpowiadać? Ja powiem państwu dalej, a czemu to ja mam odpowiadać jako skarbnik, a czemu to wójt ma odpowiadać jako wójt? I nie jest miłe to dla mnie, jak ja otrzymuję papier 5 czerwca, ja muszę mieć plan. Plan, przez to muszę państwa tutaj ściągnąć, musi być decyzja rady o wygospodarowaniu tego planu, a co w sytuacji odwrotnej? Dalsze konsekwencje i to konsekwencje z ministrem rozwoju finansów. To nie są sprawy proste. Bardzo proszę. Ja mam pytanie do pana wójta jeszcze w tej kwestii. Panie wójcie, znaczy po pierwsze to zawsze mówię, że twarde prawo, ale prawo i trudno i prawo trzeba przestrzegać i niestety tutaj jest taka sytuacja, że dyrektorzy, to na piękne oczy nie ma nic. Niestety. I tak to powinno być, że nie masz papieru, trudno. Dziecko będzie normalnym uczestnikiem czy zajęć bez żadnych dodatkowych spraw. Ale moje pytanie jest takie, czy w związku z tą sytuacją pan wójt podjął czynności w kierunku tak zwanej kontroli wewnętrznej? Dlatego, że przecież ta sytuacja, jeżeli tak jak mówi pan Moczyński, to dziecko jest w tej chwili w czwartej klasie, trzeciej klasie, tak, w trzeciej klasie, ale mamy sytuację sprzed lat 4, tak? W związku z tym równie dobrze tego orzeczenia nadal nie ma. I będzie,
Ale od jakiego momentu? Od urodzin. Dobrze, a co z dzieckiem w przedszkolu? W którym momencie przyszedł? 14 skontrolują. A jak skontrolują nam 14, a było inne dziecko? Przecież 5 lat się kontroluje. Dlatego pytam pana wójta o kontrolę wewnętrzną i żebyśmy po prostu szybciej zwrócili, niż przyjdzie nam tutaj kontrola i żebyśmy mieli jasną sytuację. Na czym stoimy? Rozumiem, nie, kontrola wewnętrzna, za kontrolę wewnętrzną odpowiada sekretarz. Można by było tutaj wziąć sekretarza i tego była, natomiast zwracamy uwagę, proszę Państwa, kontrola wewnętrzna to nie jest jeszcze zasada taka, że przychodzi papier. Kontrola Izby Skarbowej czy kontroli skarbowej to już jest dokument, który teraz właśnie trafił jako protokół. Ale nie o to mi chodziło, panie wójcie. Chyba się nie zrozumieliście. To znaczy, nie ja powiem, zaraz pani skarbnik, żeby była jasna sytuacja. Żebyśmy po prostu mieli coś takiego, czy to pani Ania, czy ktoś inny, nie wiem, no to już jest wewnętrzna sprawa pana wójta. Nie, ale tu sekretarz, że kontrolę wewnętrzną przeprowadza sekretarz pod komórką jednostki, która podlega, czyli oświatę, pani Ania, czy ewentualnie któraś. No tak, ale jeżeli przeprowadza kontrolę wewnętrzną, przychodzi kontrola z zewnątrz i okazuje się, że ta kontrola nie była tak, jak należy przeprowadzona, pytam, czy za kolejne lata, 14, 15, 16, była przeprowadzona wewnętrzna kontrola, czy są wszystkie orzeczenia, bo tych dzieci możemy mieć w tej chwili wiedzy, a orzeczeń nie ma. Nie, o to mi chodzi. Tu jest lepiej. Ja się boję gorzej, jakby przyszła kontrola wcześniej. O. Wcześniej to jest bardzo niewymowne. To już raczej minął. A mogą, jak nie miną? 5 lat. No, 5 lat, tak. No więc wcześniej szybko pięć. Ja to tylko się cieszę z tego, że kontrola nie objęła lat kontroli przez 5 lat. No. A 12 tak, jest, nie 12, jest sprawdzony 14, 15 i 16. Ten to jeszcze raz, to jeszcze on miał przychodzić w ostatniej chwili. Tylko, że to już i tak jest herbata po obiedzie. No tak, ale też jesteśmy naszykowani, że będziemy tylko, że pani wójcie, to jest mu starta po obiedzie. Koleżanka ma rację, bo to chodzi o to, pani wójcie, żeby się zabezpieczyć przed kolejnym oddawaniem takich pieniędzy albo większych. Bo naprawdę dysfunkcji nie brakuje. Nie brakuje. Ja widzę sama na tylko nauczyciela wspomagających, których wcześniej nie było, a teraz muszą być. Rodzic zabiegał o takiego nauczyciela, nie było. Ja jestem świadkiem tutaj w szkole obok. To znaczy, proszę Państwa, tutaj to jest też to, że ta waga, właśnie o której tutaj pani skarbnik mówi, to ona jest tak wysoka właśnie między innymi dlatego, że to orzecznictwo, które się otrzymuje, ono pozwala, żeby to dziecko bardziej przypilnować. I ja się wcale nie dziwię. Są to duże pieniądze, które idą. Nie, to jest nie przypilnować. Panie wójcie, do tej pory to było na pewno na pomoce dydaktyczne, które miały pomagać temu dziecku w jego rozwoju. No, na pomoce dydaktyczne. Ale nie, nie. Tylko, że nazwę to w cudzysłowie. Bo te pieniądze, ja nie podejrzewam, że one były zdefraudowane, bo one poszły. Nie podejrzewam. Ale wchłonęła oświata. Wchłonęła oświata i panie wójcie, tak jak i teraz wychodzimy teraz na prostą. Bo tak jak zawsze mówiliśmy, proszę ukrócić te nagrody, te jubileusze, te. No dobra, może niektóre, ale panie wójcie, ja panu powiem z czystym sumieniem w tym miejscu, bo warto rozmawiać w tym miejscu, nie gdzieś na zewnątrz. Czy pan się kiedykolwiek orientował, ile zarabia sprzątaczka w ościennych gminach? A kiedyś się interesowałem, później się nie interesowałem w ogóle, bo dlatego, że proszę Państwa, każda gmina się rządzi swoimi prawami. Nie, to tak samo, nie, ale prawami i prawami, panie wójcie. Nie. Odnośnie sektora zatrudnienia to jest pewien szczebel od do, prawda? No, ale tam pozwalają na to. Nie, każda gmina się rządzi swoimi pieniędzmi. I panie wójcie, powiem panu z czystym sumieniem, że u nas sprzątaczka zarabia naprawdę bardzo dobrze.
w ościennych gminach tyle nie zarabiają. Ja nie mam pretensji do sprzątaczek, bo nie znam tej pracy, nie pracuję w tym zawodzie, ja mogę oceniać swój zawód, ale patrząc na ościenne gminy, i one są u nas naprawdę dobrze wynagradzane, bardzo dobrze wynagradzane, powiem. No, ja wdychnęłam teraz na pół, który pan wójt dobrze zna i dobrze wie. No i teraz trudno, że tak powiem, się cofnąć, bo... Ja wiem, ale ja też mam orientację, moi drodzy. Spotykamy się w ramach Stowarzyszenia w Łącku, rozmawiamy na te tematy. Spotykamy się w ramach powiatu z wójtami, też rozmawiamy na ten... Nawet nikt dokładnie nie powie, ale proszę państwa, nauczyciele... Nie nalegacie, no bo bez zlecenie tylko 13 lat. Nie, no, nie można powiedzieć, że my byliśmy na przodzie, ale też nie byliśmy na samym końcu. To się zgadza. Nie, my jesteśmy w czołówce. W ramach oświaty, w ramach dyrektorów szkół, w ramach zespołu ekonomiczno-administracyjnego cały czas na ten temat no tak, dyskusja tylko idzie. Żeby to się nie wymykało spod kontroli, panie wójcie. Ale panie wójcie, jeśli ja idę tokiem myślenia tylko o oświaty, niczego więcej, i pan wójt mówi, no nie wymknęło się. Mieliśmy nie tak dawno sytuację z panią z przedszkola. Prawdziwa czy nieprawdziwa, nie rozważam tego tematu. Pani miała nagrody, nagrody wójta, nagrody dyrektora, nagrody z ministerstwa. Pani miała, była happy. Raptem spadła. Później mieliśmy sytuację bardzo, jeszcze nadal rozgrzewającą w żyłach krew, Giżyce. Pani dyrektor również miała przyzwolenia do wielu rzeczy, miała nagrody, miała... No była na piedestale. Spadła. No panie wójcie, to się wymyka spod kontroli. Wy nawet sobie nie zdajecie sprawy, ile to pracy wymaga tak zwana, nie wiem, samo zaparcie, samodyscyplina, same rozmowy na temat między innymi właśnie wymuszania niektórych rzeczy. Wiecie, to tylko może przeżyć tylko ten, kto na tym stanowisku jest. Naprawdę, wierzcie mi. To nie jest wcale takie, bo nieraz jak macie miękkie serce, to trzeba mieć twardą. Ale mówię tutaj o dyscyplinie. Dyscyplinie i to się wypnęło. Ale nie było źle u nas, proszę państwa. Tutaj też trochę inne czasy są. Nie, no ja tak będę mówił, bo zawsze będę bronił. Natomiast patrząc z punktu widzenia... Ale w którym momencie pan wójt karze? Ukaże. Wiele razy się karze. No bo nie słyszymy tego. Wiele razy się dyscyplinuje, wymaga się... Ale proszę państwa, tak jak każdy, jak ja to mówię zawsze tak, katem to można być. Nie mówię o katowaniu, o dyscyplinie tylko, panie wójcie, to jest zupełnie inna materia. Dyscyplina na pewno była, jest i ona będzie zawsze, tylko patrząc z punktu widzenia wymóg ludzi i czasy, które teraz nastają, są bardzo trudne. Szczególnie czasy dla nadchodzą czasy wymuszania przez rodziców, nie wiem, wychowania dzieci przez nauczycieli, przez szkołę. Ja nie bardzo to, nie mogę tego zrozumieć, jako osoba, która też wychowała dzieci, już teraz ma wnuczków. Proszę państwa, rodzice, mamy przychodzą, ja teraz miałem takie spotkanie, ile? Tydzień temu, gdzie mama przyszła, urągając na dyrektora, z wielkim tam jakimś żalem, że to dziecko pobite zostało, czy tam jest popychane, czy było popchnięte, a okazuje się, że takich przypadków rocznie to jest kilkanaście. I my te sprawy rozwiązujemy. Nigdy nie wychodziło to na jaw. Teraz okazuje się, że ludzie lubią wyrzucać to wszystko, przenosić na papier, media, zaraz nagłaśnianie. A proszę państwa, w wypadku Giży decyzję podjął wójt, spadła decyzja na mnie. A proszę państwa, prokuratura i organy do tej pory nic nie zrobiły. Tylko robią jakieś śledztwo, mieszanie, międlenie. Jaka to jest decyzja? Na kogo? Na samorząd spada. Wszystko zwala się tutaj na... No tak, ale ja do dziś nie mogę zrozumieć, dlaczego to pan wójt podjął. Przecież była rada, cała się zebrała. Pan wójt twierdził, że nie może. No są protokoły, panie wójcie. Ja byłam zdziwiona, że nie było dokumentów takich jak trzeba, to nie można było. A kiedy przyszły dokumenty? Ale niech nie o Giżycach rozmawiamy. Ja tu się zgodzę z koleżanką Renatą, panie wójcie, bo to jest taka trochę rzecz, jak o tym szkołach się obijałem.
i na naszym terenie i nie tylko, to tylko na powiecie towarzyskim za zórką mogę postawić trzy szkoły. To jest dyscyplina. Dyrektor, nauczyciele. Przed jedna nauczycielka miała dyżur na korytarzu, weszła sobie kawę robić. Przed dyrektor do pokoju, a co będzie robić? Szybko zostawiła dyżur na korytarzu. W drugiej szkole sam dyrektor potrafił z dziećmi chodzić, jak miał dyżur, po korytarzu w czwórkami prowadzać dzieci w dużej szkole. W dużej szkole. U nas też tak kiedyś. Mówię o kątach. Zatraciło się to. W kapturach. Dyscyplina. Pani dyrektor chociaż o kulach z góry schodziła, tak film ustawiałem i ona przypilnowała. Nauczyciel siedział na filmie z dziećmi swojej klasy. W kątach tego samego. A są szkoły, że nauczyciela tak jak było w Iłowie, w Brzozowie, już powiem, tutaj się nikt nie interesował. Dzieci puszczone do film, co chciały. Czy tam krzesło połamali, czy stół połamali. Tam nauczyciela nie było. Kawałka. Ja musiałem sam nad tymi dziećmi. Wójcie, nie ma dyscypliny. Nauczyciel, a dyrektor to powinna być dyscyplina. Jak się spojrzy na dyrektor nauczyciela, to on się powinien wiedzieć, o co chodzi. A jest tak, że po to są bójki w szkołach. Są bójki. Bo jeżeli pana dyrektora nie ma, to i na korytarzu nie ma nauczycieli, nie ma dyżuru. A dzieci robią sobie to, co ja nieraz patrzę, pojadę po wnuczkę, to jedno drugiego popycha, latają, biegają, no nauczyciela kawałka nie ma, na korytarzu. No to pytam się, to jest dyscyplina? Nie ma żadnej dyscypliny w życiu. Ale jeśli się wygradza na tych dyrektorów, nagrody i tych, te dyrektorzy znowu sprzątaczki nagradzają, kucharki nagradzają i o nauczycielach się zapomina. Niektórych. No i to tak wszystko idzie. To cały kłębek to można było opowiadać jeszcze trochę dłużej, ale nie ma sensu. Dziękuję. Można, panie przewodniczący? Bardzo proszę. Ja jako jednej rzeczy, albo nie byłem, albo nie rozumiem, jak dostaliśmy te pieniądze jako tam oświata, to nie ma jakiejś kontroli, żeby sprawdzić, czy przyszły pieniądze, czy mamy na to papier. Kto u nas za to odpowiada? No odpowiada dyrektor, bo... Nie, no dyrektor, ale chyba nad dyrektorem, dyrektor nie dostał tych pieniędzy na konto przedszkola czy Brzozowa. Odpowiem ja. Dyrektor. To znaczy tak, sprawa wygląda w następujący sposób. Subwencję otrzymuje gmina. Za sprawozdanie i dokumenty do sprawozdania jest odpowiedzialny dyrektor. Gmina nie ma obowiązku wglądu do dokumentów. Za dokumenty odpowiedzialny jest dyrektor placówki. W związku z odbytą kontrolą mamy tutaj już utarty system, że dokumenty o orzecznictwie będzie przeglądała pani tutaj Ania, pomimo tego, że nie ma takiego obowiązku. Dla zabezpieczenia. Dla zabezpieczenia, dla tego tematu omówienia i tak dalej, i tak dalej. Tutaj nie ma co gmina nie ma się obowiązku zaglądać do... Tylko zabezpieczyć na przyszłość trzeba. Sprawdzić, no tak, tylko że w powiecie była taka sama sytuacja. Pan Andrzej Grabarek, bo tu nie mówię tu już z kosmosu o kimkolwiek. Pan Andrzej Grabarek, doświadczony radny powiatowy, doświadczony dyrektor i nas naprowadził na taką minę. No tego nie mogę pojąć, bo to jest mina, panie wójcie. Jak to działa? Pieniądze są ważne i tłumaczę rację. Proszę Państwa, sprawa wygląda tak. Ktoś mi kiedyś powiedział, bo ty pojeżdżasz po Grabarku, bo to no po prostu ostatnio w otwarte karty gram i ja dziś mogę Grabarkowi powiedzieć to, co przed pół godziny powiedziałam. Ale proszę Państwa, żebyście wiedzieli, że gdyby tu stanął Andrzej Grabarek i pani z przedszkola i bym powiedziała, że muszą wylecieć za to, co zrobili, to wtedy oni się już nie będą żałować, tylko powiedzą, my to wszystko w uzgodnieniu z wójtem zrobiliśmy. Jestem pewna, że tak było. Nigdy nie było tak, że Grabarek jak już był przyciśnięty, to wtedy prawdę mówi. Dziękuję. Dziękuję. Ja tylko dopowiem tyle, że to jest pewne nadużycie, oczywiście jest. Natomiast jest to też wymuszone nadużycie i dobro dyrektora, który ma miękkie serce i zawierza rodzicowi, że rodzic doniesie to orzecznictwo. Kochani, bo to tak na tym to tak wiedział, że musi odwrócić się. To powinno tak być. Twarde prawo, ale prawo. Jeżeli mam miękkie serce, to
to nie nadaje się do tego, żeby być urzędnikiem. No sorry, bo urzędnik przestrzega litery prawa. Tak. No nie zawsze przestrzega. Ale i założenia urzędnik Panie radna. Założenia urzędnik ma obowiązek przestrzegać litery oczywiście, prawa. Ale... Bo jeżeli urzędnik nie przestrzega litery prawa, to później mleko się rozlewa i płacą za to wszyscy. I nie ma tego, że pani dyrektor, przy całej sympatii dla pani dyrektor, której nie ukrywam, zgodziła się na to, że doniesiemy później. Nie donosicie do dnia tego i tego. Koniec, nie ma. Koniec, to dziecko nie jest traktowane jak wszystkie inne dzieci. Oczywiście. A jeżeli ma miękkie serce, to teraz, przepraszam bardzo, odpowiedzialność za to być musi, bo nie możemy wszystkich bez przerwy głaskać. Ani pana dyrektora Grabarka z takim stażem, jaki ma, ani pani dyrektor. Poza tym, jeżeli jeden, drugi, no tak się stało, to zrobi to trzeci dyrektor, czwarty dyrektor. No bo jak się tak stało, to się stało. No. Nie ale musimy niczego pilnować. Pani, proszę się że pani mówi po urzędzie. Widzi pani telewizji, słuchamy. Urzędnik na przykład ZUS-u nie jest urzędnikiem pracownikiem urzędnikiem państwowym, tylko jest podlega pod zwierzchnika ZUS-u. Tak. To jak pracownik urzędu skarbowego, to podlega już jako pracownik państwowy. Ja na swoim zadzie się przekonałem, jak to pracują urzędnicy w urzędach skarbowych. Przysłali mi teraz ostatnie pismo, bo jest żoną przewodnicza razem, no i żonie nadpłacają, bo ma z dwóch miejsc emeryturę. Nadpłacają 547 zł dokładnie. Zresztą roku się powtórzyło i tym. I to muszę zwrócić. Od razu w ten dzień, jak Marysia wypełniła te dokumenty, napis kartkę, ile mam zapłacić, poszedłem do banku, wypisałem, wysłałem. Nie, rozliczenie i te pieniądze wysłałem. Po miesiącu, czy za półtora miesiąca, teraz niedawno dostaję pisemko z Urzędu Skarbowego, naliczone odsetki, proszę płacić sumę taką i taką, na konto takie i takie, żeby nie wpłacone. Proszę Panią, skserowałem ten kwit, który wpłaciłem od razu 9 kwietnia, czy któregoś, i proszę Panią, ideję i pismo skierowałem i dotyczy tego pisma napisałem, że kwota zaczęła proszę się przyglądać. Wysłałem to. Nawet nie przysłali, przepraszam. Jeszcze pod płot prowadziliśmy, prowadziłem jeszcze działalność kino. Wzywają mnie, podatek niepłacowy. Świętej pamięci Kaśnicka prowadziła mi dokumenty, wszystko dokładnie, teczka spięta, wszystkie wpłaty uiszczone. Podatku nie zapłaciłem. Wziąłem tą teczkę, jadę. Do Płocka, 50 km, tracę dzień pracy, proszę Panią, zajeżdżam. Ja mówię, proszę Panią, ja podatek mam zapłacony, proszę dokumenty. Ale do nas tylko tak. No to szukajcie. To moja wina? Proszę Panią, a niech się Pan przejdzie do tego pokoju naprzeciwko, może tam te pieniądze przyszły. A krzesło stało wolne, usiadłem, mówię, proszę Panią, ja nie przyjechałem szukać tu swoich pieniędzy, ja przyjechałem pokazać, że mam zapłacone. Usiadłem na tym przyszłym, jak Pani sobie chce, niech Pani idzie. W końcu poszła, przychodzi, mówi, przepraszam Pana, mówi, faktycznie pieniądze poszły na inny tam dział. Weszły. Ja mówię, straciłem dziutkę, nie chcę zapłacić za dziutkę, za przejazd 100 km. Kto mi zapłaci? Ale z nich przepraszamy Pana. Tak są urzędnicy pracują. Nie chcę się sprawdzić. Pozwolicie Państwo, że zamknę dyskusję co do projektu powyższej uchwały, bo byśmy mogli tutaj rozmawiać na ten temat bardzo wiele i już sprawy nie odwrócimy nawet. Nie odwrócimy, że to jest dużo przekazane i bardzo ważne. Projekt uchwały numer 149. Bardzo proszę o uwagę. Czy można? Można. Projekt uchwały numer 149 łamane na 31 łamane na 2017 Rady Gminy Ilów z dnia 19 czerwca 2017 zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Ilów na rok 2017. Paragraf pierwszy. Uchwałę budżetowej Gminy Ilów na rok 2017 numer 125 łamane na 25 łamane na 2016 Rady Gminy Ilów z dnia 20 grudnia 2016 wprowadza się następujące zmiany. Po pierwsze, zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę 50 tysięcy złotych. Ustala się dochody budżetu ogółem w kwocie 25 480 288 zł 97 groszy. W tym dochody bieżące 25 96 688 zł 97 groszy. Dochody majątkowe 383 600 zł. Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 1 do uchwały budżetowej
na rok 2017 pod nazwą dochody. W paragrafie 2 zmniejsza się wydatki bieżące budżetu o kwotę 31 752 000 zł. W punkcie drugim zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 81 752 zł. Ustala się wydatki budżetu ogółem w wysokości 25 680 288 zł 97 groszy, w tym wydatki bieżące o 23 700 542 97 groszy, wydatki majątkowe o kwotę 1 979 746. Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2017 pod nazwą wydatki. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2017. Kto z pań i z panów radnych jest za przyjęciem powyższej uchwały, proszę o podniesienie ręki. Mamy tu jeden mały wniosek. Proszę. Bo trochę dyskutowaliśmy, dużo gadaliśmy, ale taka, taki, co to za usługi zajmujemy? To ja może dopowiem. Bo no właśnie, bo to nam umknęło. Dobrze, dobrze, spokojnie, ja dopowiem. Prawie się przeczytał pierwszą stronę, ja dopowiem uzasadnienie. A więc tak, szanowni państwo, środki trzeba wygenerować, wygospodarować. Chciałam po prostu tutaj ciachnąć ostro oświatę zgodnie z tym, co każdy dyrektor ma na sumieniu i tak dalej, ale patrząc po planach i czyli zrobić tak, to część od grabarka, część od przedszkola, ale po prostu patrząc po ich planach, patrząc po ich wykonaniu, po prostu no nie da się po prostu. W związku z tym podnoszę trochę dochody, czyli podnoszę na wodzie 20 tysięcy, czyli wpływy z usług, to jest woda. Podnoszę podatek od nieruchomości, plany 10 tysięcy złotych. Podatek od środków transportowych 20 tysięcy złotych. I z oświaty zabieram tylko część, czyli 31 752 złote. Z zakupu usług pozostałych, czyli z dowozu, czyli 31 752 zł zabieram z oświaty, pomniejszam plany, 50 tysięcy wygospodarowuję, zwiększając dochody planów bieżących i dalej zwiększam w ten sposób wydatki bieżące budżetu o kwotę 81 752 zł. Przeznaczeniem na zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie, tak jak już powiedziałam wcześniej, zwiększenia planów dokonano na podstawie decyzji ministra rozwoju i finansów z dnia 30 maja, która postanowiła się podmiotem gminy i ułudowiszego nienależnie ustanej kwoty części oświatowej subwencji za rok 2013. Powyższa decyzja została wydana w związku z ustaleniami kontroli Urzędu Kontroli Skarbowej w Łodzi przeprowadzonej wobec gminy Iłów w zakresie prawidłowości gospodarowania środkami publicznymi obejmującymi część subwencji ogólnej otrzymanej w 2013 roku. Mhm. Czyli de facto to pierwsza część jest wirtualna. W pewnym sensie, prawda? To znaczy tak. To jest szukanie. Ja po prostu patrząc po obecnym wykonaniu, tak jak to się dzieje zawsze w trakcie roku, widzę, gdzie na przykład stosunkowo, no nie wiem, że ściągalność tutaj z wody, pracujemy nad tą ściągalnością, ludzie nam trochę płacą, możemy trochę tam podnieść tych planów. Tak samo i tutaj od podatku od nieruchomości. Też jest ogólnie taki, bym powiedziała, tendencja rozwojowa, więc też widzę, ja to po prostu podnoszę plany w związku z wykonaniem, jakie mam i z obecnym porównuję zawsze z wykonaniem za rok poprzedni. I zawsze jak państwo, ale prosiłabym posłuchać, bo później znowu jest niezrozumienie. Czyli podnoszę plany w związku z wykonaniem, jaki obecnie mam, porównuję z wykonaniem, jakie miałam za rok poprzedni
i po prostu tam, gdzie mogę, troszkę podnoszę. Zawsze na koniec roku, tak jak mieliście Państwo sprawozdanie z roku 2016, staram się, żeby plany były wykonane należycie, czyli to jest wartość 99 w granicach 100% wykonania planu, bo takie są po prostu zasady finansowania, że nie możemy po prostu tworzyć abstrakcji, nie wiadomo jak. Dziękuję bardzo. Kto z szanownych Państwa, panów radnych jest za przyjęciem powyższej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Uchwała została przyjęta jednomyślnie. W tym przypadku nie mieliśmy żadnego wyjścia. Prosi o głos. Proszę Państwa, to jest zawsze, bo tu szczerze mówiąc, to wyjście by było takie, jakbyśmy nie oddali, to by przyszły obłożenie jeszcze, doszłoby obłożenie odsetkami. Taka sama sytuacja jest w kilku gminach, nie będę mówił, bo tam nie chcę o nich mówić. Taka podobna sytuacja jest w powiecie, ale o wiele większe zobowiązania i wszyscy muszą tak zrobić, no bo nie ma innego wyjścia. Ja uważam, że to jest nadużycie, tylko nadużycie takie trochę świadome i nieświadome, bo dlatego, że ludzie wymagają, życie, jak tu kolega Bartek mówi, dziecko jest naprawdę chore, a to, co powiedziała tutaj koleżanka Ania, rodzice nie chcą tego słuchać, że ich dziecko jest zdrowe. My mamy takie przypadki, wam się wydaje, wiecie ile teraz mamy dzieci, jak ja był z dyrektorami, którym by należało pomóc w nauczaniu indywidualne, dodatkowe godziny, żeby te dzieci dociągnąć. Te dzieci powinny iść do szkoły specjalnej, a rodzice nie chcą ich wysłać, kochani. Nie chcą, bo wolą, żeby były tu. A one przeszkadzają tym zdrowym dzieciakom w rozwoju i po prostu w nauce. Ale kochani, no ale weźcie wytłumaczcie, to nie jest takie problem. Dyrektor też nie umie wytłumaczyć rodzicowi, że jego dziecko jest chore. No. Na zamówienie autyzmu. Zamykamy ten temat, przechodzimy do... Jeden moment. Tragedia. Mówię to, że jest tragedia. Przechodzimy do punktu trzeciego. A więc sprawy różne. Sprawy różne. Proszę o głos rad na pewno. Bo tutaj sobie tam... Między nami tutaj jednak jest to... Kuczy. Panie wójcie, no jakie konsekwencje w takim razie pan zamierza wyciągnąć w stosunku do... To znaczy, proszę Państwa, konsekwencje są jedną, by należało wyciągnąć tak, jak się wy domagacie konsekwencji, bo to zawsze na wójta spada. Ja upomnienie, bo dlatego, że upomnienie jest takim, no, żebyśmy nie robili tego jeszcze raz, bo wiecie, jak się by okazało i tu z panią skarbnik żeśmy dyskutowali, gdyby wpadła kontrola, tak jak pani powiedziała, za lata poprzednie, to już leżymy w dwóch czy w trzech przypadkach. Znowu. I ja mówię, ile takich mamy przypadków. Wyliczcie, kochani. W 2012 mogą jeszcze kontrolować. Mogą. Mogą. Ja też się obawiam, że mogą. I proszę Państwa, aby tylko... aby tylko właśnie zwracajmy na to uwagę. Ja uważam, że to jest nauczka. To jest nauczka, bo do tej pory tej kontroli nie było. Proszę Państwa, była w innych gminach, u nas akurat tak się stało, że no nie było tej kontroli, a teraz z nienacka pani się zameldowała z takim dokumentem, który mówi o tej kontroli i to wyszło. Proszę Państwa, no nie można na podstawie tego, bo wiecie, można by było sobie tak, my tu różnie żeśmy myśleli z panią Anią, z panią skarbnik, o przerężenie tak zwanymi kosztami całego postępowania, czy ewentualnie zwracania poprzez... No, wyobraźcie sobie, gdyby przyszło teraz pani Agnieszce zwrócić 50 tysięcy złotych poprzez obcinanie z pensji czy z czegoś. Bo można takie. Takie są możliwości, których nie wzięła. Ona nie chciała, żeby to było nadużycie jej. Ale to jest nadużycie jej nie bezpośrednie, tylko pośrednie. No i tak to jest. Ja uważam, że to jest pewna nauczka i dla nas, ale jest nauczka dla dyrektorów i takie ostrzeżenie. Natomiast to, co mówicie, no nie powinno mieć miejsca, tak naprawdę. No i to tyle. No, to ja tam więcej będę.
Sprawy różne. Chciałbym zabrać głos. Ja może tutaj Państwu bym rozwijał kilka tematów, które chciałbym poruszyć w sprawach różnych, a nie chciałem mówić o zmieniać już Wam porządku, bo raz, że sam go ustawiałem, a drugi raz by przyszło zmieniać, to nie byłoby to poważne. I proszę Państwa, pierwsza sprawa to jest sprawa, która będzie, ona stanie na Komisji Rolnictwa, ale ona stanie też na tych wspólnych komisjach. Znów biuro usługowo-handlowe Molak, spółka z Warszawska 15. Pan Molak zwraca się w związku z rozszerzoną działalnością firmy planowaną rozbudową istniejących obiektów magazynowo-handlowych, możliwością zwiększonego zatrudnienia o 10 osób, planowane uczestnictwo w rozwoju małej przedsiębiorczości w terenach wiejskich. Prosimy o ponowne rozpatrzenie możliwości sprzedaży działki numer tam 267/8 lub działki 305 położonej w Iłowie przy Rodzie Opędowca bezpośrednim sąsiedztwie naszej siedziby posłuży do poprawy obecnych warunków wykonywania planowego zadania. Proszę Państwa, chodzi o to koło przedszkola, koło, przepraszam, nie przedszkola, tylko koło biblioteki, ewentualnie tą, którą pozyskaliśmy od spółdzielni po spółdzielni ogrodniczo-pszczelarskiej. Proszę Państwa, my tego nie możemy na dzień dzisiejszy, Państwo macie rację, ani sprzedać, ani nie wiem, bo jak wiecie, tą działkę, to może w przyszłości całą będzie trzeba, czekamy na jakiegoś inwestora, który by powiedział, buduje, nie wiem, restaurację, może hotel, może tam jakiś jeszcze, nie wiem, no jakiś takie zadanie, które tego, a tam jeżeli odprzedamy, ja nie mówię, gdybyś sprzedał na przykład 5 metrów czy 4 metry, chociaż ta działka, ona ma taki układ, jak Państwo wiecie tam przy bibliotece, ona ma taki dziwny układ, bo ona wpada, działki wpadają pana Karpińskiego i nie wiem tej pani teraz, bo to kiedyś było Meckerów, a teraz to nie wiem, jakaś pani tam się sprowadziła, i ona tak wpada dziwnie, ale proszę Państwa, ona leci po granicy aż do tej działki w linii prostej, aż do działki, którą przejęliśmy od ogrodniczej. Gdybyśmy chcieli, nie wiem, 5 metrów czy 10 sprzedać, my już zmieniamy układ całej tej działki. Mało tego, tamta działka jest nam potrzebna, gminie jest potrzebna, jako działka do wszystkiego, czyli tłuczeń, różne składowanie, bo ten pojemnik trzeba na pewno stąd zabrać, jego tutaj nie będzie, tam będzie trzeba dowozić, tylko tam trzeba dobrze ogrodzić, tam musi być pod kontrolą, tam musi być ten obiekt zamknięty. Tam jeszcze jest wiele do usunięcia zakrzaczeń, jest bałagan, po prostu trzeba tam zrobić porządek. Ja tutaj panu Molakowi powiedziałem, gdyby to chodziło o 2 metry czy o 3 metry na poszerzenie, to tak, ale nie połowę działki, albo znowu całą działkę. Nie wiem, Państwu daję to pod rozwagę, bo jeżeli Państwo podejmiecie decyzję o sprzedaży, ja nic nie będę miał. Ja moim zdaniem 2 metry czy 3, bo najpierw to pan Molak zwracał się do mnie, na, podpisując akt na wykup wieczystego użytkowania, bo jak wiecie Państwo, to ta działka była, wszystkie działki były gminne, ale pan Molak wykupił, bo żeśmy pozwolili mu sprzedać wieczyste użytkowanie, bo to było jego, po ogrodniczej, po Mazowszu. Mazowsze sprzedało, dobrze, my żeśmy to uregulowali, wpłacił wieczyste użytkowanie. Nie są to jakieś takie duże pieniądze, ale są to też pieniądze, które zapłacił. Natomiast ja mówię, panie Pawle, jeżeli by chodziło o wyjazd jakiś, bo on twierdzi, że nie może zrobić wyjazdu z magazynu, bo nie może samochód zakręcić. Może tak jest, ale tam, proszę Państwa, nie, ja nie znam tam sprawy, co on tam chce zrobić, natomiast się bardzo ładnie rozwija. Trzeba przyznać, bo wiecie, i zagospodarował teren, i tamtą działkę tutaj ładnie doprowadził do... I tutaj nie można mu zarzucić, jako chodzi o gospodarność i rozwój, to ja byśmy byli za. Natomiast no, zmarnować swoją,
A dać komuś możliwości, no to ja tutaj też nie bardzo to widzę, jakby państwo się na to zapatrujecie. On ma po prawej stronie ale to tego mu nie znoszą. I podkładać się panu Dulakowi, a swoje niszczy. No, mamy wyjazd taką działkę, jak jest tak, i od tutaj Piotrowa mamy przyjechać, naokoło możemy przyjechać, a tak jak zagrodzimy, to będzie tylko jeden zjazd. A tak to mamy, możemy ujechać do wyzwolenia i tutaj do Piotrowa tak będzie robić. To będzie dobrze. A tak samochodem. Tam trzeba jeszcze wyczyścić granice, bo tam nie wiadomo, gdzie są granice. Tam trzeba te akacje wszystkie usunąć, co bardzo trudne jest. Usuwanie akacji, bo wiecie, one raz odrastają, a druga sprawa to one są na szerokości miedzy 1,5 metra czy 2 metry, zajmując z sąsiadem, by trzeba jakoś się dogadać, by trzeba było to wszystko usunąć. Jest to tak pracochłonne. Tam chłopaki usunęli. W środku mamy wszystko już ogarnięte. Gruz jest jeden. Gruz rozgruzowany, druga warstwa teraz jeszcze pójdzie, może w przyszłości można tam asfalt położyć, bo ja już nie mówię o płytach, ale położenie albo wylanie betonem, albo położenie asfaltu i proszę państwa, mamy piękny plac manewrowy, gdzie można wszystko składować, kruszywa, śmieci jakieś, może śmieci. Ja nie mówię o śmieciach, kontenery no, na przykład. Można tam jeszcze inaczej, ja nie wiem co z biblioteką. Wiecie, tutaj różne pomysły chodzą też, bo ludzie przychodzą do mnie i mówią tak, jeżeli mamy remontować ośrodek zdrowia w Iłowie i wyłożyć duże pieniądze, gdzie on jest pod konserwatorem, tam trzeba zachować szczególnie pod nadzorem, to musi być, będzie to kosztowne, to może przenieść w ogóle proszę państwa, ten ośrodek zdrowia do biblioteki, gdzie jest remontowana. Ja wiem, właśnie, ale ja to samo mówię, ale jest taki pomysł i tu przychodzą ludzie mi mówią, natomiast mówią biblioteka, skoro teraz gimnazjum jest połączone razem ze szkołą podstawową, zrobić jedną bibliotekę szkolno-gminną, jak robiliśmy w Brzozowie i o ile będą mniejsze, koszty, albo połączyć to z Gminnym Ośrodkiem Kultury, w jedną jednostkę. I proszę państwa, jest to niegłupi pomysł. No, ale to nie głupi, także, proszę państwa, to pokażę tam rok czy dwa i jeśli wyjdzie, bo wiadomo, że ośrodek zdrowia w Biłowie musi być wyremontowany. To nie podlega wątpliwości. Natomiast w jakiś sposób nie otrzymaliśmy dofinansowania, bo na pewno jakbyśmy otrzymali dofinansowanie, to byśmy to robili. To jest jedna rzecz i proszę państwa, na tym bym proponował na wspólne komisje, żeby to poszło, ale dzisiaj jest rada. Możecie państwo już wyrazić swoją... Ale to już opinia była nierozumiana. No było, ale na jedno przyszło drugie. Taka sama. Nie wiem, to może przewodniczący albo pod głosowanie podda, bo ja muszę wiedzieć. Żeśmy omawiali i chyba rada decyzji nie zmienia w tym układzie. Pozostaje, nie ma sprzedaży. No. Ja mam propozycję, że jak wniosek padnie, żeby przegłosować. No to nie, no to jak ma... Szanowni Państwo, pozwolicie, to przegłosujemy to jeszcze raz, jest kworum odnośnie pana Molaka. Czy wyrażamy zgodę tutaj na dzielenie tej działki, czy nie wyrażamy zgody i po wszystkim, prawda? Kto z szanownych pań i panów jest za tym, żeby nie wyrazić zgody na dzielenie tej działki gminnej z zamiarem odsprzedaży dla pana Mulaka. Proszę o podniesienie. Żeby nie dzielić. Żeby nie dzielić. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? 3 osoby. 9 za. 3 wstrzymujące. Dziękuję, to rozumiem. Teraz następny temat, który chciałem omówić i państwa poinformować, jest to sprawa zakupu samochodu pożarniczego dla Sprawiłowie. I jesteśmy po przetargu, wyszła cena z przetargu, jedna oferta oczywiście tylko wpłynęła, bo przynajmniej tu nie ma na taka polska duża firma, chodzi o tak zwane samochody pożarnicze do zabudowy z homologacją przede wszystkim, to są tylko dwie prawdopodobnie w Polsce, które z sobą niby jeszcze konkurują, ale jedna drugiej tam nie włazi, żeby tego. Wpłynęła jedna oferta,
cena 800 923 zł. Jest to samochód nie z wyposażeniem. Praktycznie samochód goły. To, że ma tam dodatkowe te wszystkie tak zwane szybkie natarcia, agregaty, maszty, jakieś tam schowki do tego. No jest to samochód gotowy do wyjazdu, ale trzeba do niego włożyć węże. No, cały ostrzew, który jest niewynastanie, my mamy w starym samochodzie. To nie ma tak, że tego sprzętu nie ma, bo ten ostrzęt jest. I to jest taka suma. Proszę Państwa, muszę Państwu powiedzieć, że starania chodzi o te środki, pozyskanie pieniędzy, to mamy tak, 100 tysięcy marszałek, chociaż jeszcze tam występujemy z pismem, żeby może nam, bo było obiecane, że do 200 jest możliwość, ale skoro jest dużo chętnych, to po 100 podzielili, to mamy już taką umowę. Mamy, proszę Państwa, już promesę, bo to jeszcze nie ma umowy, ale promesę z wojewódzkiego, od wojewódzkiego komendanta Państwowej Straży Pożarnej 150 tysięcy i ta promesa przyszła, wpłynęła, czyli mamy te pieniądze. I proszę Państwa, po przetargu zawozimy umowę, bo taki jest wymóg i ona dzisiaj prawdopodobnie jeszcze pojedzie do Warszawy. Mamy przedłużony termin, bo było do 19, czyli do dziś mieliśmy. Wystąpiliśmy o przedłużenie terminu ze względu na to, że ten przetarg nam się ociągał, bo jak to wiecie, zawsze byśmy chcieli zobaczyć te samochody, jakie one są. Byłem tutaj z druhami, był kolega Andrzej i kolega Jakub w Kielcach. Obejrzeliśmy to, wybraliśmy taki i taki typ, bo były samochody, które kosztowały 890, 900. Wybraliśmy taki pośredni, jeden z tańszych samochodów, ale bardzo uważam, że super samochód, który miał niby kosztować tam 840, 30. Zeszły troszkę sceny, żeśmy trochę tam targowali. Nie było już tańszy? Nie było. Można było wziąć taki mały samochód na niższych kółkach, który kosztowałby około 700 tysięcy złotych. Ale to nie samochód do wjazdu gdzieś w las, czy tam w jakieś takie podmokłe tereny. Ten samochód jest naprawdę już takim samochodem. To tak jak ma Rybno, jak ma tutaj młodzieżyn, jak ma Teresin. To jest porównywalny, może ma troszkę słabsze wyposażenie, bo wiecie, jeżeli tam jest 880 Rybno na przykład dało za swojego, to może tam jeszcze coś domówili, czy nie wiem, dołożyli niektóre rzeczy. I tu Państwa informuję, że Wojewódzki Fundusz powie, jaką sumę otrzymamy po zawiezieniu dopiero umowy. Tam jest to 300 tysięcy, ale proszę Państwa, to zależy od przetargu i tam jest procentowe określenie i wyjdzie pewnie, że będziemy mieli 202. O, tak, to znaczy, pamiętamy, żeśmy byli. Umowy czy wyniku przetargu? Wynik przetargu, ale umowa musi być dowieziona do Wojewódzkiego Funduszu i oni dopiero na zarządzie podejmują decyzję. To i ja w sumie tych pieniędzy uzyskamy. Pani Skarbnik to sumowała już, ale to nie są wszystkie jeszcze pieniądze, gdzie wystąpiliśmy i gdzie jeszcze występujemy, proszę Państwa, bo jakieś drobniejsze jeszcze sumy tu mogą się okazać, to mogą przyjść dopiero. 450. Za jakiś czas, bo niektóre firmy podejmują decyzję dopiero w drugim półroczu, a tak naprawdę to może i we wrześniu dopiero i może tak być. A my samochód musimy kupić do końca sierpnia, tak? On chyba teraz. Ja tylko tutaj dopowiem jeszcze, jak wygląda ogólna sytuacja co do tych planów. A więc proszę Państwa, tak. Z Wojewódzkiego Funduszu wartość z wniosku, która była do tej pory szacowana, czyli te 25% kosztów kwalifikowalnych, czyli od wartości brutto, bo cały czas mówimy to, że to jest wartość brutto, była na 850 tysięcy i wtedy kwota 212 500. Po ogólnej sytuacji teraz po przetargu, jeżeli mamy kwotę 809 423 zł, brutto, to wartość z Wojewódzkiego Funduszu, te 25%, to wychodzi 202 z haczykiem.
202 z haczykiem. Tysiące. Teraz tak, 100 tysięcy Urząd Marszałkowski. Te trzy. 150 tysięcy Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej. I na tą chwilę czekamy, co czekamy? Czekamy na odpowiedź w kwestii Orlenu, jeżeli czy coś uzyskamy, czy nie uzyskamy. I czekamy jeszcze... 500 zł mamy z podbrokera. 500 zł. To się nie liczy, można się pośmiać. Ale proszę Państwa, wystąpiliśmy z takim pismem, gdzie tam też o wsparcie prosiliśmy do MSWiA, proszę Państwa, do komendanta głównego Państwowej Straży, gdzie nie mamy jeszcze odpowiedzi. To dołożenie 150 tysięcy do tej puli i tam nie ma na razie, proszę Państwa, odpowiedzi. Tam wspiera nas nawet ksiądz proboszcz, bo taka opinia tam też była potrzebna i mam nadzieję, że jakąś tam odpowiedź otrzymamy. Ile, jakie pieniądze, to trudno będzie powiedzieć. Tu kolega Andrzej może więcej powiedzieć, bo ostatnio rozmawiał z księdzem. To na, tak powiem, na dzień dzisiejszy sumując to wszystko. Ja dokończę. Około 400 tysięcy tak. Nie dokończyłam, właśnie chcę dokończyć. Nie dokończy pani Stanisław. Chcę dokończyć, że na chwilę obecną środków, które mamy już w dokumencie. A nie wiadomo, jak będzie na koniec. Środki na dzień dzisiejszy, gdzie posiadam dokumenty, to jest 452 tysiące na środki pozyskane, brakujące środki to jest około 360 tysięcy złotych, które byśmy musieli wyłożyć ze swojej kieszeni. Teraz jeszcze co chcę powiedzieć? Jeszcze nadmienię tutaj państwu. Na rzecznictwo powinno w pierwszym roku dalej 20 tysięcy. Nadmienię jeszcze tylko tutaj. Nadmienię jeszcze Państwu jedną rzecz tutaj, a propos finansowania z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, że te środki, które przyszły w postaci promesy, to będzie po prostu taka inna forma w ogóle płatności, będą płacone nie przez gminę, tylko będą płacone przez Straż Ochotniczą Straż w Iłowie. Tutaj co do umowa już jest przygotowana, umowa dzisiaj zostanie zawieziona do tego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na łączną wartość. Jednak tam w tej umowie zawartej jest takie, że taki punkt tej umowy, że płatnikami umowy będzie gmina Iłów oraz OSP Iłów. I tutaj część środków, te, które przechodzi przez budżet gminy, będzie wypłacona i zafakturowana płatność z budżetu gminy, a te środki, które otrzyma Ochotnicza Straż Pożarna, będzie płacona ze straży. Czekam tutaj na dobre wieści jeszcze od pana Kubaj, działających w tym interesie. Trudno swojej kasy włożyć. Tylko 150 tysięcy, prezesie. Jest. Jesteśmy w podjazdach, moi drodzy. Było tego na balach. Następny, to Państwo sobie później podyskutujecie. Jeszcze ostatni temat, który mnie bardzo mocno niepokoi, a chciałem Państwu się podzielić, bo ostatnio w piątek bodajże, w piątek po tym, tej ulewie, która przeszła to w Iłowie, ten grad, który spadł w rejonie tu Emilianów, to nie wiem, czy tam nie zasięgł, ale za Łusków tutaj Krzyżyk, Lasotka lekko złapało, a najgorzej Iłów, nie? Słuch, grad, ogrody, to co było, to praktycznie jeszcze zniszczyło w 100%. Potłukło wszystko. Walił taki grad, że jak siedziałem, nagrałem, mam nagranie nawet, to słuchajcie, takie leciały kawałki lodu, gdzie spadały, tłukły o parapet, to trudno było, a Iłów cały został zalany, woda płynęła równo z krawężnikami, a w niektórym miejscu to nawet trudno było dać. Drzewa się kładły,
zaraz strażacy wyjeżdżali, no była tragedia przez 15 minut, ale dało tak popalić, że coś okropnego. I proszę Państwa, tutaj właśnie ubolewam też nad tym, bo ja nie wiem, tam Emilianów, tu koleżanka na pewno powie, ale bo tam firma wycięła tak zwane łaty do łatania. No może dzisiaj i jutro będą robić, bo proszę Państwa, weekend, tak mi się zaczął dyrektor tłumaczyć. Nie no, weekend, ludzi do pracy nie ma, ale będzie 3 tygodnie, tak no ale, ale oni tak się nie robili. No ale to weźcie, weźcie wytłumaczcie. Ale no, czy tak, ja to podobno najpierw maszyna ta, która się do tego coś nawaliła. No jest, ja rozmawiałem z kolegą z głównej dyrekcji, bo i tam dużo tu też która jest. I jest tak, robi się dziurę, płata się, nie robi się dziurna za was, a poza tym mówi, czy dużo gminy zwrócić się do policji, bo to jest stworzenie zagrożenia w ogóle. No tak, ja też tak uważam. Ja też tak uważam, zrobi to, co nam o tym mówi, tam postraszono i jak mają teraz? No może. Trzy tygodnie dzwonię do Przemka, że są dziury, ludzie się skarżą, do kogo rachunki? No macie rację, ja tu wcale nie mówię, że ale jakie dziury, no, jakie no, natomiast patrząc z punktu widzenia tego łatania, ja też mam już dość. Ja prosiłbym, szanowni radni, ale posłuchajcie, ja mam taki pomysł, że jednak nie będzie innego wyjścia w związku z ilością asfaltów na terenie gminy, gdzie tam ona już będzie około 50 km dróg asfaltowych, to proszę Państwa, nie będzie innego wyjścia, tylko swoje urządzenia kupić do tak zwanego łatania. Bo ja nie widzę tutaj, bo tak to, kto by nie był wójtem, czy coś, to nerwy sobie na tym może zjeść i więcej. Ale nie chodzi o to, bo to nie jest wina wójta czy sekretarza, tylko czy gmina wyciągnie jakieś konsekwencje do tej firmy, bo to nie trwa 2-3 dni, że maszyna się mogła popsuć. No dobrze, słuchaj, Przemku, to nie może tak być, bo jak ja się zgłoszę później, żadna firma się nie zgłasza do wykonania. Dzwonię do Rogoszczynina, Włodzimierz do Łowicza. Znaku, że jest dziura, czy co, że jest pogoda, bo widzę, że jest dziura. Bo wiecie, nie można się doprosić, ja odbiorcę się, proszę, ja się coś stanie. Gostynin już miał przyjść nam do Gostynin. Okazuje się, że Gostynin nie też Ola powiedział, że no nie mogą w ostatniej chwili. No to ci przyszli, to nie zrobimy tak. Ale się raz zapytali, po co dotkniecie, to wiem, co powiedzieli. Kochani, ale instruktor potrzebny. Możecie mówić, co chcecie i ja też już tego mam dość. Tak, dziury zrobili tam, gdzie nie ma konieczności dziury robienia. Dwie dziury na Brzozowcu byli, koło pani Hani i koło... Ale wiecie, niektóre gminy zrobiły tak, że rozpisały przetarg na cały rok na łatanie dziur na terenie gminy. I proszę Państwa, okazuje się, że taka sama sytuacja jest, że kiedy chcą, to przychodzą, bo tam terminy, wiecie, nie obowiązują, bo tam powinno być tak, jak jedna dziura się zrobi, to by nie przyjechać i załatwić. Tak powinno być, nie? Okazuje się, że proszę Państwa, też nie łatają konsekwencje, jak wójt wyciągnął w Nowej Suchej, to okazało się, że później żadna firma się nie zgłosiła do roboty. I proszę Państwa, nie ma innego wyjścia, tylko trzeba mieć swój sprzęt do łatania. Jak jeżeli jesteśmy przy drogach wycieki, to może... Andrzej, wójcie, jesteśmy przy drogach, to może ja. Słuchajcie, nie wiem, czy inna Polska jest u nas, tutaj w naszym terenie powiatu sochaczewskiego. Słuchajcie, jeżdżą z Gosanik, jechał któregoś dnia, idzie piękna maszyna, która nie to, że przejedzie po burcie, widzi na cały ruch z tego ziemska. Coś to daje. U nas w Brzozowie przejechane jest raz, paszeczek zrobione, a resztę takie ziemsko rośnie. Druga, na tym sferku, na tym trójkącie nie ma komu wyciąć. No. Nie mów, tu powiatowa, tu wojewódzka. Nie ma, nie ma tego sferka, tam nic nie widać, dojdzie do wypadku, bo osobowym samochodem jak się jeździ, jak jest trawa o chłopłości, wysokości, nic nie widać. Nie, trawa, krzaki są. Trawa, konkretna trawa, się na tym trójkącie taki i tu jest przejazd na tą tego. I to jest, ale powiat też nie, nie. No, ale nie wiem, czy u nas inna firma strzyże niż tam i tam jest wynajęcia. A tutaj u nas inna strzyża. Inny powiat. Ale inna firma może strzyżać. Nie, ale to jest przewojewódzka. Przewojewódzka,
wojewódzkie, ale u nas jest też wojewódzka. Ta droga, o tą samą drogę chodzi, wójcie. Do Brzezi jest wycięte elegancko, same rowy są wycięte, maszyna idzie, silnie trzeba ciągnąć, z tą maszyną w rowie cięła normalnie wszystko, za każdym słupkiem, co to wygolone jak cholera. A u nas przejechane jest opasek. Podobno ma do Różka dojechać, ale... No, ale, mi... ale wiecie, ten spelek to jak się ktoś nie zajmie, to musimy się sami zająć. A no sami. Kosem ja już próbowałem się zająć w piątek. No, to tam jest dosłownie, jak ktoś... Najlepiej ja bym kosę wziął i pojechał sam z siłą, no. Bo chyba kosy nie umie bezrobotne trzymać, no to słuchaj. Ja bym to ściął tam 10 minut z cięcia. Musi do kosy jeszcze nie jeszcze. No. Chciałem wysłać do domu, macie tam... Leszka. Mam Leszka. No, dajcie ze spokój. No. No to takich ludzi, to dobrze, że przeszedł. Jest tam szkoła. Ja mówię, na życie nie chciałbym gospodarstwie trzymać. No. Także wróćcie tutaj, powiem proszę, na przykład do Ostrowcy się jedzie, no miejscami też jest nic, nie da się obiegać świetne. Nawet na co oni czekają? Żeby to się rozsiała ta prawa lepiej? Ale wszędzie ma to, gdzie tam. U nas teraz też nie odcinamy, bo urwał węże. Nie ma co nie działa. Słupki będą odpadały. No i na co to? W sprawach różnych chciałam, panie wójcie, poruszyć jeszcze jedną sprawę, taką, no, taką dla ludności bym powiedziała. Pamięta pan sytuację, kiedy nałożyły się dwa terminy spotkań w Biblioteka GOK odnośnie Dnia Kobiet? I teraz chciałam wrócić do podobnej sytuacji, gdzie nałożyły się znowu dwa spotkania. No i trudno wybrać. Szkoła podstawowa i GOK. Czy naprawdę nie można ustalić, czy dyrektorzy naprawdę mają taki opór do siebie, czy wstręt do siebie, żeby rozmawiać odnośnie takich spotkań, gdzie zapraszają jeszcze gości? Cenna uwaga. No panie wójcie, to się powtórzyło. Mówił pan, że to się już nie powtórzy, bo będzie pan teraz notował zaproszenia. No szkoła, nie wiem kogo tu winić, no ale po raz drugi GOK wystąpił z zaproszeniem. No fajna inicjatywa. Wiele osób by chciało może obejrzeć. Po raz pierwszy taki konkurs się odbywał. No ale pan również musiał wybrać, prawda? No z tego co wiem, pan wójt też wybrał. Nie poszedł w jedno miejsce. Ja nie wybrałem, bo dlatego musiałem jechać i mnie wyszło, że musieliśmy jechać panią skarbnik do Warszawy. No tak, no to akurat. I tak wyszło, ale... że nie byłem ani na mszy. A ja pierwszy raz od wielu, wielu lat, ani w boku na tej, też było to podobno bardzo fajne. No na pewno, panie wójcie, ale czy te imprezy muszą się nakładać? To się powtarza sytuacja i ja bym apelowała tutaj do pana, żeby jednak uzgadniać. Rozumiem, kochani, tutaj macie rację i ja zgadzam się tu z wami. Ja proszę i Elę, i proszę Czubiela Waldka, i proszę dyrektorów, że informujcie nas jako urząd gminy o imprezach. Proszę państwa, pani dyrektor mówi, że innego terminu nie miała. Że Gminny Ośrodek Kultury znowu Waldek się tłumaczy, że nie mógł przełożyć na inny termin, bo wyjazdy jakieś. No i nie ma innych, nie ma ruchu. Zawsze no. Tak będzie. No widzicie, no, i tutaj tak to jest problem. Więc... Tu się nakłada tak, że na przykład my robimy otwarcie lasu, tu jest nie wiem, też jakaś impreza. No biblioteczna jest, ale to no też, no to wiecie, to też tak nie... Ale to noc. To się nie, też nie idzie tak dopracować. Także, proszę państwa, ja bym z tego prawie nie robił. Odbyło się jedno, gdzie kto chciał iść, to poszedł tutaj, ten poszedł, tamten poszedł tam. Ja, proszę państwa, to tak jest jak z dożynkami. My mamy teraz dożynki ustalone tutaj, jeszcze nie ustalone, przepraszam. Ale tak wstępnie, proszę państwa, tak, przymiarka jest na bodajże 17 wrzesień. Państwo sobie napiszcie, bo już chciałem poinformować, chociaż jeszcze przez radę to nie przeszło, bo tutaj przewodniczący najpierw miał uzgodnić z księdzem, znaczy podobno rozmawiał, ja pojadę, bo one mają w tym roku być w Rzeszowie. I proszę państwa, ja słyszę, że nie wiadomo, czy nie będą też w powiecie czasami. No właśnie. Proszę państwa, ale my już, ja nie chciałbym terminu zmieniać, bo innego terminu nie mamy. No ale panie wójcie, przepraszam, najpierw chyba... Gminne, później powiatowe. Tak jest. Gminne, później powiatowe. No ale to
kiedy powiat zrobi za tydzień dopiero, to już... Ale czy powiat się konsultuje z nami? Nie, powiat się nie, nie konsultuje, tylko sobie za to. Tutaj mamy, proszę Państwa, konwent z wójtów i starosty w naszej gminie teraz będzie 22. A proszę Państwa, niedziela jest 24, to ja nie wiem, czy powiat, no nie rozmawiałem na ten temat, my mamy ustalone w Brzozowie 17. Jeżeli Państwo zdecydujecie, że inny termin, to tu nie bardzo widzę, bo tu tak się wszystko układa, że mamy 13 turniej Sołec. Już tutaj będzie 13 września, bo turniej, przepraszam, sierpnia, 13 sierpnia turniej Sołec jest, bo to musi być wcześniej, przed, liczyliśmy, nawet chciałem tutaj, żeby zrobić może 20, ale są już ustalone zawody przez OSP, zawody strażackie 20 sierpnia. Pożarnicze. I to, proszę Państwa, wszystko tak się nakłada, że nie ma tych niedziel czy tam sobót wolnych. I tutaj naprawdę, że nieraz jak dwie imprezy są, jak teraz w Brzozowie, ja nie wiem, czy jak będą w powiecie, to czy u nas te dożynki też wypalą nawet, ale to są nasze gminne, no nie pojedziemy na powiatowe. Tu na Komisji Rolnictwa, jeżeli już księdzem przewodniczący uzgodnił, to ja mam nadzieję, że jeżeli nie bardzo się godził, ale jeżeli to będziemy, to prosimy. Nie mamy się w Teatr nad Wisłę Czarnackiego jest zakończenie sezonu i teatr jest uzgodniony z Płockiem 3. No i oni nie mają terminu. No tutaj tego 10, to ja patrzę, może gdzieś tutaj coś było. Jest jakiś europejski, tutaj jest jakaś wycieczka. Wycieczkę, to wszystko jest, panie wójcie, ja nie wiem, ale to jest... Ale to bez kołowie takie, że to chłopa mała po prostu. Każdy sobie robi co chce. Przecież nawet na stronie naszej gminnej. Kalendarz teraz pan. No prosta rzecz. I wchodzi, nie wiem, kto pierwszy, ten lepszy zaznacza, ma ten temat jest zajęty. No tak, ale tutaj właśnie o 10 myślałem, też myśleliśmy, jest wycieczka w Gopku. Emeryci jadą na wycieczkę, nie będzie występ, wycieczka do Szczyrku, nie? Szczyrk, tak? I tu jest powrót. No i mówię, jak zrobimy, to tak, po pierwsze, emeryci nie będą występować. Po drugie, Gopku nie da występu, bo jedzie z nimi Gosia z tymi dziewczynami. Ktoś musi ich poprowadzić. Nie wiem, no proszę Państwa, tutaj jest to popularne. Bo tutaj znowu przewodniczący też jedzie na wycieczkę. No to może koniec sierpnia. No mówię, ostatnio co? Pozdrawiam, nie wiem, a 20? Będzie możliwe. Będzie możliwe, a będzie za to przed tymi wszystkimi, bo jak pojechać?
jeszcze siódma, ja pasuje. Nie to samo ciążka, pojechać w siódmy, a jechać do... No bo tak, to dziewiątego. 27. Szanowni Państwo, wysłaliśmy to rok temu, dwa lata temu. Pan Bartek był na uroczystościach właśnie w tej szkole podstawowej. No i problem ciągle jest ten sam. Wychodzi przedstawiciel rady z pustymi rękoma. Ani kwiatka, ani nic. To tak trochę nie jest. Każdy coś przyniósł. No na tej uroczystości w podstawówce. No, każdy coś przyniósł z gości, każdy coś dał. A tu reprezentant rady, bo to była jako rady i wójta wtedy, ten pan Wadek wiedział, że i wójta reprezentuje, gołe ręce. No, to tak wiecie, no tak, rady. Tylko że widzicie, co innego rada. Rada to jest cała subwencja, cała odpowiedzialność pana na radę. No tak, uważajcie, to taki upominek, to książka, no bo na pewno można było jej wyciągnąć. Ale po ręku jest strasznie wstyd. My chodziłyśmy, jak byliśmy kiedyś raz drugi zaproszony, to od 14 roku. To robimy zrzutkę i zanosimy to, co kupimy. Nie, no dyplom zawsze jest. A teraz były imieniny, przepraszam, już jak jesteśmy przy prezentach i przy takich rzeczach. Imieniny pani starosty z różnych gmin, reprezentanci kwiatów. Może, naprawdę może. Gmina Jów? Ja, to byliśmy z Grabanem. W tego samego dnia to organizowała. Asia mi napisała, bo prosiłem... No nie wiem, jak my byłyśmy, to nic o gminie Jów jeszcze nie było mowy. Tak, to może w czwartek, bo dlatego... Szanowni Państwo, ale weźmy pod uwagę, to było środę. To było środę przed Bożym Ciałem. Nie, pani Jola. Jory, pani starosty, nie były w środę. W środę były, kartkę napisała, ale pani Dorota. Nie, ale pani się nie, nie kłóci, bo ja specjalnie... Pani starosta nie robi, tylko zaprasza wójta w środę. No to pan był wyjątkowo zaproszony w takim razie, ponieważ dla wszystkich innych imieniny... Nie było zaproszenia? Słucham? Nie było zaproszenia. Zawsze był zupełnie inny dzień. To pan ma specjalne prawa. To widocznie. To wszędzie to samo. Bo wtedy, no tak, bo przecież byłyśmy no tym, kiedy było zaproszenie na wójtów dla innych osób. Ja tutaj powiem, do czego Przemek zmierza. Słuchajcie, widzicie, chyba jakiś jest fundusz prezentacyjny na jakieś nagrody, czy na jakieś coś. Ale to zapytajcie pani skarbnik, czy można. Czy jak nie możemy to zrobić? Ja też jadę do pani starosta i biorę ze swojej kieszeni. No, nie biorę tego. Idę gdzieś najmniej też ze swojej kieszeni. Nie można reprezentacyjnego funduszu utworzyć. No. Wiecie co, można nagrody i to można na przykład forma nagrody, forma książkowa, tam jakaś no jest. Mówić jakiś książkę, to jakoś nie no ale oświata. Ale słuchajcie, tych placówek to jest 5 szkoleń. Ale nie dzień po dniu, tylko w ciągu roku. No. I na przykład Giżycy nie robią z taką pompą, kaptury nie robią z taką pompą. No ale w razie już nie będzie. Ale tylko przedtem teraz byliśmy w Brzozowie i też nie miałem nic. No właśnie, a to tak trochę ale ja mam pytanie, a te kocze do tych 90-latków, czy tam 50 lat ślubu, z czego są brane? Tak, to są brane z funduszy, jedne są z Gminy Polska Pomocy Społecznej, a
drugie z urzędu stanu tym biorę. Na starsze lata. W Polsce, bo to. Pozwolicie, czy są uwagi co do ostatniego protokołu z posiedzenia sesji? Ale ja jeszcze mam dwa tematy. Przegłosujemy ten... Przegłosujcie, a ja jeszcze mam dwa tematy do poruszenia. Jakie są uwagi? No ja chyba muszę osobiście wyjaśnić z panią Asią, bo to w ogóle nie moje słowo. Ale możemy z poprawkami przegłosować? Tak, z poprawkami, myślę, że tak. Szanowni Państwo, kto z pań i z panów radnych jest za przyjęciem protokołu z poprawkami zgłoszonymi tutaj przez szanownych państwa radnych? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Bo już mamy po prostu dosyć poprawek. My ciężko pracujemy tutaj w czasie tego czytania. Koleżanka Asia słyszy? Nie, trzeba na dwa, na te, teraz kobiety mają podzielność uwagi. Dziękuję bardzo, proszę Pani wójcie. Tak, proszę Państwa, jeszcze chciałem poruszyć dwie sprawy. Pierwszą to jest właśnie wnioski na tak zwane zgłoszenia na może inaczej. Najpierw usługi dla ludności. Nie ma pani skarbni, bo wyszła, ale ja nie widzę innej możliwości, jak podzielenie tego wniosku na dwa etapy. Pierwszy etap to jest wykonanie wodociągowania wsi na, tutaj nie tylko na Wiślańskich, bo proszę Państwa, tam wchodzą w rachubę Gilówka, wchodzi w rachubę jeszcze Rokiciny. Rokicina to jest młodzieska. Właśnie jest to takie głupie, a ten zapis jest odwrotny. Mieliśmy nawet zaświadczenie z geodezji i było źle napisane. No i tu już jest inna wieś, inna gmina. No właśnie, no dzieci jest to takie trochę dziwne. Ale to przecież nie chodzi o to. Nie chodzi o to. Chodzi o to, że nie będziemy w stanie, żeby po prostu wykonać to zadanie w jednym roku. I tu proszę Państwa nas już pytają, taka informacja pójdzie do wszystkich Państwa, którzy są zgłoszeni do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, że realizacja tej inwestycji będzie w przyszłym roku. Bo po pierwsze nie damy rady, po drugie możemy rozłożyć to sobie na dwa etapy, już tu jesteśmy po rozmowie, będziemy chcieli zmienić, wystąpić z pismem o tak zwane dwuetapowość tego wykonania tego zadania i proszę Państwa taka informacja. Informuję Państwa, już w najbliższym czasie po uporaniu się z tymi przetargami związanymi między innymi z samochodem i całą budową sali gimnastycznej w Brzozowie, to będziemy teraz przystępować do przetargu na usługi dla ludności, na wodociągowanie. I następny temat. Jeżeli chodzi o te instalacje i montaż mikroinstalacji, te OZE, ja to tak nazywam odnawialne źródła energii. Tam wchodzi w to solary, wchodzą w to, proszę Państwa, fotowoltaika, ale też wchodzi jeszcze w rachubę pompy ciepła. Jest to bardzo duże zadanie, bo proszę Państwa, jeszcze 76 osób z naszej gminy, a instalacji podwójnych i potrójnych jest prawie, że większość. Ja tutaj nie mam w rozróżnieniu. Natomiast jeszcze 20 instalacji na budynkach użyteczności publicznej, czyli jest cała setka. I proszę Państwa, jeszcze tutaj nie mamy umowy, bo tam jeszcze jest uzupełnienie wniosku, ale już mam taką informację, że ten wniosek po uzupełnieniu, a mam nadzieję, że uzupełnimy, bo tam są takie braki formalne typu jakieś zaświadczenia potrzebne. Jest to program, który trzeba będzie przeanalizować poprzez spotkanie z ludźmi, żeby nie było tak, że przychodzi rok ciężki, bo jest rok, ten rok naprawdę dla sadowników. Dla warzywników to nie wiadomo jaki będzie, ale proszę Państwa, dla sadowników jest tragedia. Dla truskawek to nie jest kiepski. Nie można, nie narzekajmy na truskawki, bo chyba, że ktoś je nakrył,
czy tam nie przykrył, bo niektórzy i tego też zostało, bójcie, też zostało. I też trochę zostało. Cena jest dobra i tutaj jeszcze za truskawki ludzie wezmą. Natomiast na ogrody nie nabiorą, bo dużo ogrodów poleciało, porzeczki nie ma, jagodowych nie ma, wiśni, proszę Państwa, nie ma. Nie będzie to wcale taki łatwy rok i proszę Państwa, to musimy przeanalizować, bo nie wiadomo, czy będzie można zastąpić na przykład innymi osobami osoby, które się wycofali. A żeby nie było tak, że się kilka osób czy kilkanaście wycofa i wniosek upadnie przez to, że ludzie nie będą w stanie uporać się z płatnością tej sumy, która tam będzie na nich przypisana po przetargu na wykonanie tego zadania. I to taka informacja i to tyle by było z mojej strony, jeżeli jakieś pytania to... Jedynie ewentualnie z tym inwestycją byśmy wchodzili OZE w przyszłym roku. Nie, to jeszcze w tym roku będziemy pewien przetarg rozpisywać i ten rok, bo to będzie okres znowu dwuletni wykonania. Do którego to nie wiem, będzie umowa tam opiewała, do kiedy będzie umowa. Tak, jedziemy jutro podpisać umowę. A właśnie zapomniałem o tym powiedzieć, ale mówię, że... Pozwolicie, że zamknę 31. posiedzenie, czy jeszcze... A może jeszcze zapytać jedną rzecz? Bardzo panie wójcie, tak, bo mówiliśmy o, o panu Molaku. A co z panem Nowakowskim? A jeszcze stale to na komisji. Na komisji. I tam jest propozycja, żeby tylko nie 2000 metrów, tylko 1000 metrów, które pozwoli na to, tak, no nie klin nawet, nie, bo nie. Tak jak geodeta tam poszedł i pokazał, to będzie takim paskiem w dłuż i poprzek, bo praktycznie nasze to jest do samej piekary, tak jak jest kostka. O, to jest nasze. I tu przy tym pawilonie to gminne jest praktycznie 10 metrów od pawilonu. Ale teraz pytanie, jeśli te 1000 metrów Nowakowski by zakupił od gminy i jeśli się odgrodzi, to teraz tak, waga jest na wynajmie, a magazyny i przejazdu do magazynów to zbożowych magazyny mają nie będą. Własny wjazd mają. No, nie będzie. Drugi wjazd mają swój. Tam mają swój wjazd, magazyny no, to mają swój wjazd. I to jest tak. Nowakowski puszcza, a może kopiekar nikt nie puścić. A tam mają magazyny swój wjazd. To znaczy, Nowakowski mówi, że on nie zagrodzi i tak gramy no, i tu nie zagrodzi, natomiast posadzi. Posadzi tu je, żeby po prostu odgrodzić to tak jak posadził od strony tego, tak ten Tomek tutaj, on tak, to nie Marka jest, tutaj to teraz to już praktycznie jest tego młodego. Koleżanka Ania. Tak, ja mam pytanie, nie wiem czy do wójta, czy do radnego Waldka. Tam jest taki ładny znak na Zalesiu, od numeru do numeru. Kto to pobudował? Właśnie ja też się chciałem. No i to tak chyba sekretarz by mógł powiedzieć więcej. Proszę Państwa, robimy takie próby. Tutaj ten pan by powiedział, to wszystko kosztuje. Ale nie widziałeś u siebie? No, bo ja nie widziałem. Do Nosiaków jest pokazany. Wszędzie. Ja mam to samo zdanie. To ja też jeszcze jedno, ale nie mogę powiedzieć, że Rubin dostał taki kawałek, to zrobili. Ale rano jest wysoki, a na Brzozowie A jest... Tak, za nisko jest, ja też powiedziałem. Nie, bo to jest pokazówka, tak, a jeżeli to zda egzamin, to proszę Państwa, wygospodarujemy jakieś środki, będziemy tak sukcesywnie. Tutaj sekretarz więcej, bo sekretarz się nie zajmuje. Czy te nie wszędzie będą prosić do zakupu od Brzozowa, czy kończy PGR stacja, stary cmentarz, czy zaczyna się do Rolniczaka Brzozówek. Wystarczy postawić tablicę Brzozówek i rozwidzenie, że na Zalesie i będzie, już będzie. No tak, to te znaki należą do powiatu. No i co? No jest, tam znowu my nie możemy wchodzić, jeżeli to możemy uzgadniać z powiatem. No spójrzmy. Jeszcze jedno. Rozparceluje się ten tutaj plac, tu pan Nowakowski, tu waga. Ja mam pytanie, odnośnie tej wagi. Każda umowa ma
jakieś obwarowania, to nie możemy w zasadzie ta waga jest. Nie, to nie możemy można wypowiedzieć, tam jest 3 miesiące no, chyba wypowiedź, nie ma Wojtka, bo wypowiedział. Możemy to, ale kochani, ta waga tym orlikom ona służy, bo ludzie tu nie mają nigdzie wagi. Janek ma ten Sodurski chyba wagę i praktycznie jest mu no i tutaj są Po tej drodze powiatowej. Nie, pan nie tak, jeździłam, jak szukałam ostrowce. No, ale to nie jest. Tak, tak, tak. 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 Ja już kiedyś zwracam uwagę, że poszły pisma kiedyś już w tej sprawie. Przecież geodezja nie ma ostrowców. Nie ma, a po co to w ogóle, kto to w ogóle tak wymyślił, a teraz żeby zdjąć podobno to trzeba zmienić, nie wiem jak. Ale w mentalności ludzi to będzie jeszcze długo, nawet jakby było w porównaniu z wiemy. To ma rację, Różnicanka, bo dlatego, że patrząc z punktu widzenia, czy ludzie przychodzą, jakbyśmy zdjęli, to będzie więcej protestów, jak go nie. Pozwolicie Państwo, że zamknę już temat sprawy różne i zamknę 31. posiedzenie sesji Rady Gminy. Dziękuję bardzo za obecność. W miesiącu lipcu jeszcze są wysokie się spotkania odnośnie dróg powiatowych. Będziemy chcieli rozmawiać. Nie wiem, czy jest protokół odnośnie terminu, kiedy, ale taką ogólną sesję jeszcze zrobiliśmy.